Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj takie czytanie ogólne. Oczywiście pomysł przesłany przez jedną z pań oglądających mój kanał, za co bardzo dziękuję. Innych serdecznie zachęcam do przesyłania również swoich propozycji, do subskrybowania mojego kanału, tak abyście byli tutaj na bieżąco. I temat czytania brzmi: czego na ten moment jeszcze nie wiesz, ale co wkrótce po prostu wyjdzie na jaw, czego się dowiesz. To mogą być pozytywne rzeczy, mogą być trochę mniej pozytywne. Być może pokaże nam się coś takiego, że na przykład wszystko jest dla Was jasne, że nie ma jakiegoś takiego obszaru niedopowiedzenia, ale po prostu wszystko wiecie, nikt przed Wami niczego nie ukrywa, wszystko jest oczywiste. Poza tym też chciałabym, żeby to czytanie było w takiej szerszej materii, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś nas okłamuje, ktoś nam czegoś nie mówi, ale po prostu o takie koleje losu, co tam ten nasz wujaszek wszechświat dla nas zaplanował, bo my na ten moment właśnie możemy nie mieć tego obrazu, nie wiedzieć, co nas tam czeka w najbliższym czasie, a już gdzieś tam coś jest dla nas szykowane. Więc to również jakby taki wglądzik w te energie, które tutaj do nas nadchodzą, zbliżają się, co one nam przyniosą. Widzicie już przedmioty na stoliku, także wybieracie sobie jedną z trzech opcji. Takie zakreślacze dzisiaj dla Was wybrałam. Opcja numer 1, różowy. Opcja numer 2, no taki żółty, no taki odblask żółty. I opcja numer 3, po prostu czerwony marker. Wybieracie sobie spośród tych trzech opcji. Możecie sobie na nie tutaj patrzeć cały czas, koncentrować się na nich. Natomiast ja pozwolę sobie już karty przetasować i rozłożyć. Także dajcie mi chwileczkę na przygotowanie się. W tym czasie możecie sobie na przykład pomyśleć o różnych nurtujących Was sprawach, zadawać może jakieś pytania sobie w głowie. Może akurat tutaj uzyskacie odpowiedzi na te pytania, które Was na ten moment nurtują. Czyli co obecnie jeszcze jest dla Was niewidoczne, a co wkrótce wyjdzie na jaw. Co obecnie dla Was jeszcze jest niewidoczne, ale wkrótce wyjdzie na jaw. Co obecnie dla Was jest jeszcze niewidoczne, ale wyjdzie wkrótce na jaw. Wkrótce, no mam na myśli tutaj taki okres najbliższy, czyli 3 miesiące około, no powiedzmy w porywach do pół roku, ale to takie przekazy na najbliższy czas, więc nie są jakieś długoterminowe. Natomiast gdyby ktoś ten film obejrzał sobie na przykład za pół roku, no to dla niego będzie to przekaz na tamten czas najbliższy. Także jest to przekaz uniwersalny w zależności od czasu, kiedy ten przekaz po prostu Wam przyjdzie oglądać. Teraz damy jeszcze po dwie tarotowe karty i zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Co nam się tutaj pokaże? Sama jestem ciekawa, sama jestem zaintrygowana. Zastanawiam się, co nam tutaj wyjdzie ciekawego. Dobrze. Mam nadzieję, że Wy sobie już wybraliście jakiś zakreślacz, któryś z tych trzech. Trochę muszę sobie tutaj zrobić miejsca, bo jak zwykle z miejscem jest problem. Muszę się tu jakoś wymieścić w kadrze. Ok. Jeszcze taka chwila na refleksję, na zadumę, na zerknięcie sobie na te opcyjki. I za chwileczkę zaczynamy czytanie. Zobaczymy sobie, co tam nam się pokazuje. Sprzątamy na razie dwie ostatnie opcje, żebyśmy mieli miejsce na rozkładanie kart i zaczynamy. Kto wybrał opcję numer 1? Co jest obecnie jeszcze dla Was niewidoczne? Co jest przed Wami na ten moment jeszcze ukryte, ale niedługo zostanie to jakby Wam pokazane, niedługo dowiecie się tego. Ta karta, numer 33, już jest jakby sama w sobie znacząca, ten numerek 33, liczba mistrzowska, to jest karta, która mówi o podróży. Podróży w sensie dosłownym, bądź podróży w sensie takim wewnętrznym. Ona mówi o tym, że będziemy musieli opuścić jakąś swoją strefę bezpieczeństwa.
bezpieczeństwa. Będziemy musieli wyjść ze swojego tak zwanego komfortu, bo najczęściej są to niewygodne sytuacje życiowe, które wcale dla nas komfortowymi nie są, ale działa tutaj coś takiego jak siła przyzwyczajenia z jednej strony, która nas bardzo mocno trzyma w jakimś miejscu, z drugiej strony działa jeszcze lęk, czyli po prostu nasze własne strachy przed tym, co gdzieś tam nas spotka w innym miejscu. Tutaj jakby ta podróż jest już dla Was szykowana. Jest konieczność opuszczenia pewnych rejonów i zagłębienia się w nowe. Wydaje mi się, że macie tego już świadomość, że wiecie o tym doskonale, że trzeba będzie się przenieść w sensie dosłownym bądź w sensie jakimś takim myślowym. Trzeba będzie zmienić po prostu swoje zapatrywania. Trzeba będzie ustalić jakieś nowe orientacje, nowe kierunki dla siebie w swoim życiu. I jest tutaj duża obawa, to jest na pewno. Jest duża obawa przed tym, czy dam sobie radę w nowym miejscu, czy dam sobie radę postępując w nowy sposób, czy to będzie dla mnie bezpieczne, czy to po prostu da mi satysfakcję. Ale tutaj jest powiedziane, że znajdziesz się dokładnie w tym miejscu, w którym być powinnaś, powinieneś. Ja to widzę też na zasadzie takiej, że tutaj zbyt wiele rzeczy nie będzie można ze sobą wziąć. Tak jak na tej karcie mamy dziewczynkę, która ściska do tej piersi te swoje lalki, czyli tak jakby wszystko to, co ma, cały swój dziecięcy dobytek. Natomiast w tę podróż udajemy się tak naprawdę bez tego bagażu, bez tego, co posiadaliśmy wcześniej. Idziemy jako tak naprawdę, można powiedzieć, goły człowiek, bosy, goły, wyruszam w nową drogę, zostawiam za sobą właśnie te zabawki, które tutaj pływają, to już mi nie będzie potrzebne, ponieważ jest to też takie symboliczne wkroczenie w dorosłość i w dojrzałość, gdzie pewne rzeczy, pewne zachowania, pewne osoby już mi nie będą potrzebne, więc wy być może bardzo pragnęliście tej zmiany, była to zmiana taka zainicjowana przez Was w energii, być może nawet wymodlona i rzeczywiście opatrzność tutaj chce Was przenieść w jakieś inne miejsce, coś chce Wam pomóc właśnie dobrnąć do nowego brzegu. Dla Was może jeszcze na ten moment być jakby niewidoczna sytuacja, w której to się dokona. Być może nie widzicie możliwości jakiegoś przeniesienia. Może tu chodzić o po prostu przeprowadzki. Zabieramy manatki i idziemy sobie w inne miejsce, czyli zmieniamy po prostu swój adres, swoje miejsce zamieszkania. Może tutaj chodzić o przeniesienie się ze swoją pracą, o przeniesienie się ze swoją pasją, o wszelkiego typu zmiany lokacji fizycznej, ale także po prostu nowe pomysły, nowe plany. I to już jest, bo taki zalążek jakby w Was się tutaj zbudził, narodził. Tutaj jest już zaszczepiona idea, tylko nie bardzo jakby macie pomysł na ten czas, jak tego można by było dokonać. Czyli jest taki plan, że idziemy z punktu A do punktu B, ale to, co się dzieje po drodze, to jest właśnie dla Was niewidoczne. Nie wiecie, w jaki sposób moglibyście do tego punktu B dotrzeć. I tutaj jest powiedziane, że Wy właściwie nie musicie się nad tym zastanawiać, ponieważ zostaniecie tutaj doprowadzeni tak czy siak. Nastąpi taki splot okoliczności, który Wam po prostu w tym pomoże. I to prędzej niż myślicie. Nadarzy się taka okazja. I właściwie sami nawet będziecie się dziwić, że jak to jest możliwe, dopiero się zastanawiałam, nie widziałam tutaj możliwości, nie widziałem szansy, żeby gdzieś tam się przenieść, a ja już jestem w tej drodze, już jestem w pociągu, już jestem na statku, już jestem po prostu w tej nowej energii, czyli nastąpi tutaj takie płynne przejście i nawet ten sam moment zainicjowania tego przejścia może być dla Was niezauważalny, ponieważ dzieje się tutaj ogrom takich małych, subtelnych zmian, które mają Was koniec końców właśnie do tego nowego punktu doprowadzić. Jedyne, co Wy tutaj musicie zrobić, to zaufać w to, że pójdziecie tam, gdzie nie stanie Wam się krzywda, że cały czas na Waszej drodze będziecie chronieni, że jesteście prowadzeni do miejsca, w którym dokładnie powinniście się znaleźć, a skoro powinniście się znaleźć, to w tym miejscu nie czyha na Was nic złego. To będzie coś nowego, to będzie coś nieznanego, ale będzie to dla Was jakby
tutaj najlepszą możliwą opcją. I na to powinniście się nastawić, żeby z taką otwartością do tego procesu przystąpić. Czyli nie zastanawiać się kompletnie, jak ja tam dotrę, tylko po prostu otworzyć się na to, że chcę coś w swoim życiu zmienić. Chcę nowych możliwości, chcę nowych obszarów, chcę eksplorować świat, chcę po prostu poznawać, chcę się otwierać. Natomiast w jaki sposób to się stanie, jakie tutaj wszechświat da mi możliwości, pozostawiam wszechświatowi, ponieważ wszechświat jest wszechstronny, ma nieograniczone możliwości i może mnie doprowadzić naprawdę na najróżniejsze sposoby do tego mojego miejsca przeznaczenia, ale prędzej czy później mnie tam doprowadzi. Więc u Was taki przekaz się pokazał. Przechodzimy do przekazu numer 2. Czyli dla tych, którzy wybrali ten żółty zakreślacz, czego Wy na ten moment jeszcze nie wiecie, a niedługo się dowiecie. No, mamy kartę księżyca, więc ktoś tutaj, jakiś rycerz mieczy mógł Wam właśnie nie powiedzieć czegoś. Jest rycerz mieczy, czyli osoba, może być z trygonu powietrza, bliźnięta waga bądź wodnik, która może mieć jakieś swoje tajemnice, bolączki, coś o czym właśnie nie powiedziała. Wiecie, jak to jest. Kłamstwo ma krótkie nogi i prędzej czy później to wyjdzie na światło dzienne, więc tutaj mimo wszystko tajemnica tej osoby zostanie przez Was poznana. Jest to taka sytuacja również, że być może chodzi o Twoje wewnętrzne tajemnice, że być może Ty coś ukrywasz, albo po prostu jest to głęboko ukryte w podświadomości i nawet sobie nie zdajesz sprawy ze swoich ukrytych lęków, które gdzieś tam zaczną powoli wychodzić na światło dzienne, żeby uzdrowić jakby tę sytuację. Tutaj kojarzy się bardzo mocno północ, godzina 24, taka godzina kontemplacyjna dla Was. Być może budzicie się o godzinie 24, być może o tej porze jeszcze nie śpicie, być może jest to Wasza taka normalna pora funkcjonowania. Jest tutaj jakby też pokazana taka sytuacja, że to, o czym Wy nie wiecie, a czego wkrótce się dowiecie, jakby spowoduje Wasze zniknięcie z pewnych środowisk ludzkich, z pewnych skupisk ludzkich, że być może stwierdzicie, że nie jesteście już dopasowani do pewnych ludzi. Wyjdą na jaw po prostu rzeczy, których o tych ludziach na przykład mogliście nie wiedzieć, albo o jakiejś konkretnej grupie mogliście nie wiedzieć, albo Wam się zmienia ideologia i po prostu przestajecie tam pasować. Macie takie wrażenie, jakbyście po prostu odstawali od pewnych ludzi, że nie jest Wam już po drodze, że ani nie potrzebujecie tych ludzi do dalszego Waszego rozwoju, ani tak naprawdę nie chcecie, żeby te osoby się z Wami kontaktowały, ani nie czerpiecie przyjemności z kontaktów z tymi osobami. Może być tak, że bardzo się zacieśni krąg znajomych, że gdzieś tam właśnie posypią się jakieś relacje towarzyskie, że ktoś po prostu będzie chciał zniknąć z tych relacji towarzyskich. Tak jak właśnie ten rycerz mieczy. Po prostu odejść, odciąć się, zmienić swoje zapatrywania. Jakby tutaj też mogą być takie osoby, które są pod bardzo silnym wpływem na przykład matki czy innych postaci żeńskich w swoim życiu. Bo tu energia taka żeńskości się pojawia, zresztą w karcie księżyca również jest ta energia żeńska. Mogą być osoby, które mają jeszcze nieuzdrowioną jakąś karmę rodową z linii żeńskiej i też mogliście być tej karmie nieświadomi. Tutaj pewne właśnie fakty mogą Wam się pokazać. Dosłownie naocznie możecie zobaczyć, jak to funkcjonuje, w czym ja jestem podobna do moich przodkiń, co tutaj takiego się powtarza, co jest naszym wspólnym schematem i będzie ta świadomość jakby pierwszym krokiem do naprawienia tego, do uzdrowienia tego, do odcięcia tych więzów energetycznych, które tutaj Was mocno ograniczają. Jeżeli są jakieś kobiety wpływowe w Waszym życiu, ale takie, które duży mają wpływ na Wasze życie, natomiast są w pewien sposób dla Was toksyczne, ponieważ ten wpływ polega na ograniczaniu Wam pewnych Waszych swobód, to również tutaj trzeba będzie wyjść spod panowania takich osób. Trzeba będzie, to znaczy zrodzi się naturalna potrzeba, żeby z tego wyjść, ponieważ zrodzi się świadomość. Wcześniej mogliśmy w ogóle tego nie dostrzegać, że tak się dzieje w naszym życiu. Nie widzieć w tym jakby problemu. Natomiast to jest to, co w tym momencie ukryte, ale co ujrzy światło dzienne. Więc ja myślę, że to głównie do Was przyjdzie w takich Waszych przemyśleniach, w takich Waszych stanach wewnętrznych, kiedy połączycie się z Waszym wyższym ja i właśnie pewne prawdy do Was dojdą. Zaczniecie się zastanawiać, zaczniecie wysnuwać tutaj pewną refleksję
I tutaj zdacie sobie sprawę, że prawdopodobnie obecność niektórych osób w waszym życiu i ich wpływ na wasze życie są zbyt duże, że chcecie się w jakiś sposób od tego odciąć. To odcięcie może trochę potrwać, może nie nastąpić od razu, ale ta świadomość już sama w sobie, tak jak powiedziałam, jest pierwszym krokiem do tego, żeby próbować się z tego uwolnić. Ciekawie wyszło wasze czytanie. No i przechodzimy do czerwonego markera. Osoby, które wybrały czytanie, osoby, które wybrały czytanie numer 3. O czym tutaj wy możecie się dowiedzieć, czego jeszcze nie wiecie, ale co może do was wkrótce dotrzeć. Co może tutaj wkrótce do was dotrzeć, jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół was. W takim prostym rzucie, no słuchajcie, przy karcie kochanków i karcie pazia buław, to niestety, ale do niektórych może dotrzeć taka świadomość, taka informacja, że jest jakiś romans wokół was. Romans, z którego być może nawet powstaje dziecko, który owocuje ciążą. Być może ten romans dotyczy jakiejś bliskiej wam osoby. Niekoniecznie waszego partnera czy partnerki, niekoniecznie to wy jesteście tutaj osobą zdradzaną, niekoniecznie musi tutaj dochodzić właśnie do tego typu trójkątów, bo może być po prostu taka sytuacja, że jesteście z kimś, czy macie po prostu z kimś przygodę miłosną i na przykład dowiecie się wkrótce, że z tej przygody miłosnej, z tego romansu, z tego związku, no u każdego będzie coś innego, bo nie każdy związek jest związkiem takim stricte. Są też związki takie bardziej luźne, partnerskie, ale możecie się dowiedzieć, że po prostu będzie dziecko z tego związku, z tej relacji. Być może będzie to dla was zaskoczeniem, a być może no, braliście pod uwagę taką opcję, być może nawet chcieliście, więc dla niektórych będzie to większe zaskoczenie, dla niektórych mniejsze zaskoczenie. Ale abstrahując od takiego prostego czytania tych kart, również widzę tutaj taką chęć wycofania się, izolacji. Ta karta o numerze 29 nazywana jest królową popiołu. Z czym nam się kojarzy popiół? Z czymś, co się spaliło, wypaliło, co już tak naprawdę nie istnieje, co teraz tylko po prostu rozwiewa wiatr, czymś, co jest kruche, czymś, co nie jest wytrzymałe. To może być relacja w naszym życiu, która miała być relacją silną, miała być relacją na stałe, a okazała się chwilową, przygodną relacją. Tego możemy jeszcze na chwilę obecną nie wiedzieć, ale za chwilę jakby to nam się objawi w całej okazałości. I to może powodować taką skłonność właśnie do izolacji, do wycofania się ze świata, z kontaktów między ludzkich, do pobycia troszeczkę w samotności, do takiej bardzo, bardzo głębokiej introspekcji. Potrzeba tutaj ciszy, potrzeba tutaj spokoju, wyciszenia emocji, to na pewno. To jest taka intensywność i głębia przeżyć swoich wewnętrznych. One mogą wynikać z destrukcyjnych stanów, czyli właśnie z takiego przeświadczenia, że coś, co miało być trwałe w moim życiu, okazało się kruche, okazało się płonne, okazało się tylko na chwilę i nie jestem już niczego pewien, nie jestem już niczego pewna. Boję się w tym momencie w ogóle zacząć czegoś budować, ponieważ boję się, że to skończy się tak samo jak to poprzednie. Czyli po prostu rozsypie się, spali się, zostanie z tego tylko i wyłącznie popiół. Tu jest też takie jakby podejście, że na chwilę obecną brakuje ambicji, brakuje jakichś takich poważniejszych zamiarów, ponieważ właśnie nasze ambicje również nas w pewien sposób rozczarowały. Nasze ambicje się nie ziściły. Pracowaliśmy nad czymś, co również nie dało nam jakiegoś usatysfakcjonowania. To było tylko na chwilę. Mieliśmy bardzo, bardzo duży zapał na początku. Coś pięknie się rozpoczęło taką wielką iskrą, ale niestety no, okazało się, że albo ten projekt nie spotkał się z uznaniem, albo po prostu nie doprowadziliśmy tych spraw do końca, albo nawet jeżeli coś doprowadziliśmy do końca, coś stworzyliśmy, to w ogólnym rozrachunku okazało się to nie tak wspaniałe i cudowne, jak pierwotnie sobie zakładaliśmy. Bo mieliśmy wielką ideę, ale w tworzeniu wyszły pewne braki. W tworzeniu okazało się, że nie jesteśmy w stanie tego na przykład doprowadzić do takiego stanu, jaki sobie zamierzyliśmy. Czyli jest taki rozdźwięk pomiędzy pierwotnym planem, a tym, co ostatecznie
ostatecznie wyszło z naszych zamiarów i nie podoba nam się to. Powoduje to, że w jakiś sposób zostały nam podcięte skrzydła, ale tutaj jakby jest to takie też dla Was taki troszeczkę kopniaczek od wszechświata, że tak powiem. Nie traktujcie tego w sposób, że tutaj coś się na Was uwzięło i że ma to w Was powodować takie poczucie niższości, że ja nie potrafię czegoś zrobić, ja się nie nadaję. Wręcz przeciwnie. To jest pokazanie Wam po prostu tego, że przez jakiś czas należy przemyśleć swoją wizję, ponieważ szukasz w niewłaściwych obszarach, ponieważ Twój potencjał leży gdzie indziej. I to jest taka, nazwijmy to, chwilowa bezpłodność, bezpłodność mentalna, emocjonalna. Takie właśnie przeświadczenie, że nie mogę zasiać tego ziarenka, bo cokolwiek zasieję, to i tak nie wzrośnie, to i tak nie będzie mi dawało satysfakcji. I jest to celowym, jakby odgórnym działaniem, nakierowanym na to, że Wy macie teraz mieć czas właśnie na tę ciszę, na introspekcję, na przemyślenia. Ponieważ gdybyście byli zarażeni od razu nową ideą, znowu tak spontanicznie do niej podeszli z dużym zapałem, to jakby to by Wam zagłuszało ten wewnętrzny głos. Nie dostrzeglibyście swojego prawdziwego potencjału. Więc teraz ta cisza, ten popiół są potrzebne po to, żeby jakby na nowo Was zarazić nową ideą, ale taką, która już będzie słuszniejsza w Waszym życiu, bo to będzie coś, co faktycznie wypłynie z głębi Waszego serca i to będzie coś, co faktycznie ma szansę powodzenia, bo to będzie po prostu Waszym, bo to będzie ten obszar, w którym Wy rzeczywiście jesteście mocni, w którym macie potencjał i którym powinniście się zająć. Czyli ja bym powiedziała, to był taki chwilowy falstart, to nie było to, ale nie służy ta sytuacja pokazaniu Ci, że teraz masz po prostu się poddać, że do niczego się nie nadajesz, tylko służy Ci pokazaniu, służy do pokazania tego, że Ty musisz bardziej wsłuchać się w siebie, jakie są Twoje prawdziwe pragnienia, jakie oczekiwania, co jest naprawdę tą ideą, którą chcesz pielęgnować w różnych obszarach swojego życia. I to jest Ci potrzebne, takie właśnie chwilowe rozczarowanie, zatrzymanie, wyciszenie, po to, żeby na nowo właśnie przekonać się o tej swojej płodności. Także również takie fajne, głębokie dla Was czytanie wyszło. I wkrótce się o tym przekonacie właśnie, że ta płodność przyjdzie. Chociaż teraz może się wydawać, czy w najbliższym czasie będzie się wydawało, że to nic już tutaj ciekawego się nie urodzi. Ale to przyjdzie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.